Cześć, witajcie na moim kanale, jeżeli jeszcze mnie nie znacie, ja nazywam się Daniel i zapraszam Was oczywiście na mój book haul. Tutaj dzisiaj w nowym filmiku pokażę Wam, jakie książki ostatnio udało mi się kupić. No i też jedną z tych książek udało mi się już przeczytać, więc to też nie jest tak, że kupuję tylko książki, ale też w miarę systematycznie staram się je czytać. Tu będzie oczywiście też nazwa mojego Instagramu, więc jeżeli nie macie ochoty wpaść, to tam też Was zapraszam. Już nie przedłużając, pierwszą książką, jaką udało mi się no ogólnie kupić i też przeczytać właściwie, to jest Przeklęty Królik, wydawnictwo Tajfuny, tak wygląda. To też jest jakaś taka nowa książka, można powiedzieć, i to jest historia, tak właściwie historia, no tam właściwie są opowiadania i każdy z opowiadań jest zupełnie inny. Ja też nagram w ogóle osobny filmik, gdzie daję taką krótką recenzję na temat tej książki, ale od razu znaczy mi się tak średnio podobała ta książka, była dość dziwna i specyficzna. Ale nie wiem, może ten rodzaj takiej specyfiki, takiej osobliwości może komuś przypasuje. Mi akurat tak średnio, chociaż niektóre opowiadania były fajne, były ciekawe, takie intrygujące, może nie jakoś takie, wiecie, wspaniałe, czy bo wszystkie były dziwne, ale na swój sposób takie intrygujące. Więc mamy tutaj, teraz Wam powiem raz. Dziesięć opowiadań o różnej długości, jedne są krótsze, drugie są dłuższe, ale każde z nich jest mega, mega dziwne. W ogóle wiele książek z Tajfunów jest dziwnych i to też jest taka bardzo dziwna książka. Dam jej oczywiście 3,5. Dam jej 3,5 gwiazdki, bo to jest taka specyficzna książka. Ciężko za bardzo powiedzieć, o czym ona jest. Jest po prostu taka bardzo osobliwa, więc jeżeli lubicie czytać książki z Tajfunów, na przykład, nie wiem, Grobowa Cisza, nie wiem, Gąsienice i tak dalej, no to są takie dziwne książki, specyficzne, no więc jeżeli tamte Wam się książki spodobały, to jest duże prawdopodobieństwo, że ta książka Wam też się spodoba. No i następną książką to kupiłem pod pokładem wydawnictwo Mowa. Tak mam ta książka, ona jest też w grubiej oprawie i ona też dużo nie kosztowała, bo kosztowała chyba 20 parę złotych, więc postanowiłem, że ją kupię, bo też czytała tym moja siostra i mówiła, że jej się bardzo, bardzo podobała. 5 gwiazdek. To jest chyba coś takiego jak Sezonoluster, tylko że Sezonoluster to jest młodzieżówka, a to jest książka bardziej taka dla dorosłych, więc tu może być trochę bardziej taka, wiecie, dla dojrzałego czytelnika. Więc kupiłem właśnie pod pokładem. To jest też taki motyw morski, tutaj przynajmniej motyw morski, jakaś tam dziewczyna, która postanawia wypłynąć w rejs, no i tam też pod tym pokładem dzieją się niefajne rzeczy, więc i to jest też fajne, że jak sobie tutaj spojrzałem, raz, że ma taką fajną obródkę, jak się może powiedzieć, to też bardzo ma przyjemny font. Czcionka jest naprawdę bardzo przyjemna i to będzie się naprawdę bardzo fajnie czytało. Następną książką, a właściwie serią książek jest Zakąt Drzewa Pomarańczy. Więc ja się też porwałam na fantastykę. Ja w ogóle nie czytam za bardzo fantastyki. Jeżeli chodzi o fantastykę, to od Nila Schustermana czytałem Kosiarzy. Seria Kosiarzy i mi się osobiście bardzo, bardzo, bardzo podobała ta seria. Najlepsza seria, jaką kiedykolwiek czytałam, więc jakby pierwsze takie spotkanie było takie pozytywne. Chciałam coś bardziej, powiedzmy, poważniejszego. No i traf akurat poszedł na to, na Zakąt Drzewa Pomarańczy. Tu mamy dwie części, chciałam w twardej oprawie, ale niestety na taniej książce już nie było, więc musiałam kupić osobne dwie części, jakby w dwóch częściach, a nie w jednej takiej dużej. To i tak mam bardzo dużo, bo to ma chyba, jeżeli chodzi o te dwie części, to razem miałoby chyba ponad 1000 stron, a sama pierwsza część ma już prawie 600, więc to są takie dość duże książki. I to chyba bardziej trochę taka poważniejsza fantastyka, w sensie dla takiego bardziej zaangażowanego chyba czytelnika fantastyki. No ale ja się na to porwałem, jakoś nie wiem, chciało mi się to przeczytać, chciałbym spróbować przynajmniej. Więc zobaczymy. To jest też trochę o jakichś tam smokach i tak dalej, więc ja jakby totalnie nie mam za bardzo styczności z fantastyką, więc nawet nie wiem, czy to mi się spodoba, ale chciałam tak się rzucić na głęboką wodę, jeśli można tak powiedzieć, i postanowiłem to sobie kupić, te dwie części. Następną książką jest Podzielenie, Neil Schusterman, tom pierwszy, i wydawało mi się, że to będzie w ogóle dość długie, a jednak jest dość krótkie. Ja czytałem, tak mówię, Kosiarzy od tego autora, mi się bardzo, bardzo spodobało. No i tutaj też w ciemno, to właściwie jego książkę kupuję w ciemno, bo jeżeli tamte książki mi się tak bardzo podobały, no to wydaje mi się, że ta książka mi się również spodoba. Mniej bądź bardziej, ale wydaje mi się, że jednak mi się spodobało. Też czytałem Młodzieżówkę Głębia Challengera
I może nie była to, że jakaś taka, wiecie, piątkowa książka, bo dam jej 4 gwiazdki, ale to była taka dobra książka, naprawdę, naprawdę ciekawa, więc wydaje mi się, że tutaj też będzie fajnie. I już nie mogę się doczekać, kiedy ją przeczytam, aczkolwiek jest tylko na razie aktualnie jeden tom. Pierwszy tom, nie ma jeszcze drugiego i trzeciego tomu, bo są chyba 3 tomy, czy nawet 4 z tej części, nie pamiętam dokładnie. Na razie na polski język jest tylko przełożona pierwsza część, ale oczywiście nie mogę się doczekać na kolejne książki, na kolejne serię, chociaż jeszcze nawet nie wiem, czy to mi się spodoba, ale wydaje mi się, że tak, bo ogólnie styl pisania mi się jego bardzo podoba, więc tak. No i kolejną książką to jest Malibu Płonie, Taylor Jenkins Reid, więc to jest taka literatura obyczajowa, wydaje mi się, dość dużo osób ją znało, jest popularna, wydawnictwo Czwarta Strona. Chciałam też sobie kupić coś takiego lżejszego, mam dużo takich ciężkich książek, więc postanowiłem, że kupię też coś takiego lekkiego, taką literaturę obyczajową. Otóż ja też bardzo nie czytam takich książek, ale czytam Siedmiu Mężów Evelyn Hugo od tej autorki i mi się bardzo, bardzo podobało. Ja dosłownie płynąłam przez tę książkę, mimo że ona miała 500 parę stron, to po prostu nie miałam czegoś takiego, że miałam jakieś takie zwiechy, że nie chciałam się czytać, tylko całość czytałam po, nie wiem, 150-200 stron, tak za jednym razem, więc mi się bardzo, bardzo podobała. No tu będzie coś innego, ale wydaje mi się, że też będzie fajne, bo dużo osób pozytywnie się o niej wypowiadało i też dużo osób mówi, że jeżeli czytało się pozostałej książki, to ta też jest również na takim bardzo dobrym poziomie. Czytałam też Idealne morderstwo od autora Charlie Donnelly'a, chyba jakoś tak ktoś czyta. No i też kupiłem jego książkę, to jest też kryminał Zło kryje się w mroku, to jest pierwsza jakby część z tej serii, bo są dwie części. No i to jest taki kryminał, ma też bardzo dobre opinie, ponad 4, więc tamta książka mi się bardzo podobała, też styl pisania był świetny, więc myślę, że tutaj też będzie fajnie. No i oczywiście też wydaje mi się, że dużo osób zna Ruth Ware, która pisze, no wiecie, takie thrillery, kryminały. No i kupiłem sobie Pod kluczem. Mam taką chęć przeczytać całą serię, wszystkie książki od Ruth Ware, ponieważ czytałam Ta dziewczyna, tą książkę i mi się osobiście podobała, dam jej 4 gwiazdki, ale mimo wszystko, że dam jej 4 gwiazdki, to mi się naprawdę fajnie czytało i to była fajna zabawa, może nie była to idealna książka, ale fajnie się przy niej bawiłem, miała chyba 400 czy 500 stron, ale naprawdę no, nie miałam czegoś takiego, że nie chciałam się jej czytać, chociaż trochę akcja była powolna, ale miała coś w sobie, że cały raz ciekawiła, więc i dużo osób mówiło, że ta dziewczyna jest najgorszą książką, jeśli chodzi o wszystkie książki tej autorki, więc wydaje mi się, że tutaj będzie coraz lepiej. Więc kupiłem właśnie Pod kluczem z czwartej strony wydawnictwo i Śmierć pani Westway. Ta już jest troszkę dłuższa. I kolejną książką to jest oczywiście rozwojówka. Ja uwielbiam książki Briana Weist, jak wiecie, na moim kanale często o nich wspominałam, często recenzowałam te książki. I mi się osobiście podobały te książki, więc postanowiłem, że kupię sobie 365 dni. Ale w każdym razie ja skupiłem się na tym roku bardziej na tym, że chcę czytać w swoim tempie, bo też ogólnie to jest taki czas, kiedy nie mam za bardzo takiej możliwości czytać w takim, wiecie, na czas, nie wiem, że na przykład dostaję jakąś książkę i mam 2 tygodnie na przeczytanie, czytam coś tam. Nie zawsze mam czas się wyrobić, bo czasami czytam dużo książek, tak potencjalnie powiedzmy, a czasami czytam bardzo mało, nie wiem, jedną książkę podczas w ciągu miesiąca i jakby nie jestem w stanie przeczytać dużo książek, więc nie chcę też brać coś i czytać coś na siłę, kiedy nie mam ochoty, albo jestem zmęczony, albo nie wiem, muszę to coś robić, bo też mam też jakieś inne obowiązki, kończę już studia, więc to jest taki napięty czas i dlatego nie brałam sobie w tym roku chyba tam tylko 2 książki, może wybrałam sobie jakąś współpracę i naprawdę nie brałam sobie w tym roku jakoś mega, mega dużo recenzji. Więc tak mówię, Brian Lewis, bardzo lubię 365 dni, które zmienią twoje życie. I tutaj nawet jeszcze nie zaglądałam do środka, więc nie wiem, o czym to jest, ale no, mi się osobiście podobają wszystkie książki, więc wydaje mi się, że z każdej książki można coś wynieść. To jest taka rozwojówka, taka książka, która... O, fajnie, to jest podzielone na dni. Bardzo mi się to podoba, że to jest tak właściwie, to było wypuszczone w Nowy Rok, z tego co pamiętam. Tak, z tego co pamiętam, to było wypuszczone w Nowy Rok. Nie jestem pewny w 100%, ale to było wypuszczone w Nowy Rok. I to jest, tak sama nazwa wskazuje, 365 dni, które zmienią twoje życie. No i tu mamy dzień pierwszy, dzień drugi. I na każdy dzień jest w sumie taka krótka, nie wiem, jakaś taka mowa motywacyjna, czy nawet nie wiem, co to jest, bo jeszcze nie zaglądałem i nie wiem dokładnie, o czym to jest. Ale po prostu wziąłem to w ciemno, bo zawsze z książek tej autorki wniosę coś fajnego. Może nie, że 100%, bo to nie jest też tak, że
wszystko, co autorka zawarła w tej książce, że się ze wszystkim zgadzam, że wszystko jest takie, wiecie, adekwatne do mnie, czy do mojego momentu w życiu i tak dalej. Ale zawsze z jej książek można coś ciekawego wynieść, ciekawy sposób myślenia, spojrzenie na świat i w ogóle, więc ja bardzo lubię jej książki, więc tak, swoją drogą też polecam. Kolejną książką, już przedostatnią, to są Oczy, Nosy, Usta, Brwi i to też chyba należy, z tego co pamiętam, do takich specyficznych, osobliwych książek typu, nie wiem, Gąsienica, Przeklęty Króliczek i tak dalej, i tak dalej, więc to też są takie książki, które są dość specyficzne. Krótkie, nie wiem, czy mi się spodoba, bo w ogóle ja ostatnio też nie, jeżeli chodzi o te osobliwe książki, to jakoś totalnie nie trafiają w mój gust. Jakieś, nie wiem, Gąsienica, Przeklęty Królik, jakby są okej, okay, ale wiecie, takie trójkowe i tak dalej, że no, jakby nie podobają mi się jakoś bardzo. Nie wiem, jak będzie z tą książką. Mam nadzieję, że tutaj będzie może trochę inaczej. I jeżeli chodzi o Tajfuny, to jeszcze jedna z Tajfunów mam, Ministerstwo Moralnej Paniki. I to jest książka, która już nie jest taka, wiecie, specyficzna, dziwna, osobliwa. To już jest bardziej taka, powiedzmy, normalna książka z Tajfunów, jeżeli można tak powiedzieć. Więc jak sama autorka tutaj pokazuje i pisze, ona pisze o tym, co w życiu najważniejsze, o miłościach, o tych zapomnianych, przegranych, nieakceptowanych, o niewidzialnych granicach, które boimy się przekraczać. O różnych perspektywach, głosami tych, którzy zazwyczaj są uciszani, o tym, że wcale nie każdy czuje się w domu jak u siebie. No i to jest taka ciekawa książka, ona jest chyba taka bardziej, powiedzmy, normalniejsza, nie jest taka, powiedzmy, bardzo jakaś taka specyficzna i osobliwa, jak pozostałe książki od Tajfunów, bo dużo jest takich książek, a tutaj raczej postawiłem na coś bardziej takiego optymalnego i neutralnego. No to ogólnie byłoby tyle, jeżeli chodzi o moje książki, tak jak mówię, Przeklętego Królika już przeczytałem. Średnio mi się podobała ta książka, dam jej 3,5 gwiazdki, chociaż niektóre opowiadania były takie, wiecie, intrygujące i ciekawe, ale na przykład to opowiadanie z głową było też dziwne i to jest naprawdę chyba jedna z najdziwniejszych książek, jaką czytałem. Nie żeby to jakoś, nie wiem, było tak dziwne, że nie mogę tego czytać czy coś w tym stylu, ale rzeczywiście to było, niektóre pytania były, opowiadania były tak dziwne i specyficzne, że aż takie wciągające, intrygujące. Niektóre takie były, niektóre były mniej. Ale na pewno jest tam dużo takich dziwnych opowiadań, więc jeżeli lubicie takie dziwne opowiadania, które czasami jakby też niektóre kompletnie nie rozumiałem, bo na przykład było takie opowiadanie, już nie pamiętam jakie, ale kompletnie tak sobie przeleciało przeze mnie i ja kompletnie je nie zrozumiałem i kompletnie było dla mnie takie, wiecie, totalnie gdzieś tam poza mną, więc też były takie opowiadania, no były różne, tak? No i to ogólnie byłoby na tyle. Jeżeli macie jakąś z tych książek na swojej bibliotece, w swoim domu lub czytaliście jakąś z tych książek, to oczywiście dajcie znać, czy wam się podobało, czy wam się nie podobało, czy macie zamiar jakąś z tych książek czytać. Ja oczywiście też będę bardziej recenzować te książki, jeżeli już je przeczytam, będę bardziej o nich opowiadać, jeżeli właśnie je przeczytam. Na moim kanale będę robił osobne filmiki z recenzją tych książek. W tej będę oczywiście o nich bardziej szerzej opowiadać. To ogólnie było na tyle w tym filmiku. Jeżeli macie ochotę, to możecie zasubskrybować mój kanał, tu macie też mojego Instagrama, możecie wpaść, jeżeli macie ochotę. No i to byłoby na tyle. Ja się z Wami żegnam i życzę Wam, kochani, miłego dnia.